teraz tam opierdolicie w odcinku z kładki. Ja pierdolę. Kiedy ostatni raz odcinek z kładki? Tak, tak, że myślicie, był w lipcu, a był nagrywany w czerwcu, więc naprawdę nieźle. Ktoś mi popsuł schody. Co za kutasy. W każdym razie, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku, moi drodzy, składki. Moi drodzy, dzisiaj jest taka prezentacja składki, co się zmieniło albo co się nie zmieniło, ponieważ niestety zaistniała taka sytuacja jak przerwa. No i kładka była robiona w wrześniu, zrobiłem film, nagram, nie chce mi się, usunąłem. No i tak mniej więcej wyglądały sobie filmy. Nagrałem łącznie, to byłby teraz 7 odcinek, a tak to chyba będzie dopiero 6 albo 5, nie orientuję się nawet serią. No i przyszłem nową nakładkę, no i niestety nic nie zrobię. Dlaczego? Po pierwsze, w listopadzie i połowie października nic nie zostało tu zrobione. Po drugie, w grudniu też nic nie zostało zrobione. No i teraz też nic, kurwa, nie zrobię, no ale nie będę ciągle tutaj przyjeżdżał, jest koniec stycznia. Następnym razem, kiedy przyjadę w lutym, jeśli w lutym będą takie same warunki, no to kładka jest już naprawdę, no ona miała się skończyć w lipcu, miał się skończyć cały remont, no ale na razie, jak widać, niestety nie skończy się na tym. Dodatkowo niestety ktoś mi schody rozwalił, to są moje ślady, więc się o to nie martwcie. Ale ktoś rozwalił mi niestety te schody, no i niestety będzie albo je poprawię teraz, albo kiedyś, nie wiem, bo też nagrywam to na szybciocha. Na szybciocha nagrałem, dlatego że też. No i też dużo rzeczy jest tutaj do zrobienia, między innymi jak można sobie zauważyć, mamy tutaj ten teren, to poletko, na którym chyba dobrze się chodzi. Z tego co pamiętam przynajmniej. No zobaczcie, no nie jest aż tak źle. No mamy ikrę lodową, która jest cienka pewnie. Tak jak myślałem. No i mamy wodowniczy mostek tylko. Pytanie, czy on jeszcze w ogóle działa. Bo z tego co widzę, to... No to powinno być dobrze, tylko że nie jest odśnieżone i wiecie, nigdy nie wiadomo jak kładka sobie wygląda. Okej. Dobra, tu coś się stało, tylko nie wiem do końca co. Muszę to tak rozmuchać czy coś. Aha, tu po prostu... Co jest, kurde? Ktoś mi rozwalił ogrodzenie w ten sposób, chyba na to wygląda. I... Ej, no bez kitu. No jest to, no jest rozwalone niestety. Jest rozwalone i szkoda. Chyba poważnie skoro z Siwkiem sobie porozmawiam na ten temat. Czy on o czymś takim incydencie zepsutym wie. Bo ja mam bardzo ostatnio dobry kontakt z Siwkiem. Jeżeli się okaże, że to on, temu tak zbambukuje tutaj, kurwa, że się nie wyrobi, nie? Słuchajcie, was może dziwi, dlaczego prawie dorosły chłop bawi się w kładkę. Słuchajcie, tak naprawdę to jest moja kładka i my tym rowem się tylko zajmujemy. Nikt inny się tym nie interesuje. Także mojej strony kuzyn powinien to uszanować. Tylko że on chyba raczej tego nie uszanował, no albo jego rodzina, bo oni tu ostatni raz byli. Więc to ich bym musiał przesłuchać, no ale no nie będę specjalnie teraz sam do nich szedł. No bo żeby do nich pójść, no to muszę na wiew ich odwiedzić. A żeby ich odwiedzić, no to wiecie. Składają się na to różne składowe, tak? No co ja mogę zrobić? No ja mogę tak tylko tymczasowo zrobić, żeby się trzymało. No jeszcze troszkę się HPL popsuł, mam nadzieję, że nie będziecie oglądając tak oglądali, kurde. To będzie naprawdę przykro mi. Z tego powodu. No ale co ja mogę poradzić, no niestety takie są oblicza, niestety.
No ale no co ja mogę powiedzieć? Na kładce nie było dawno, naprawdę dawno nic robię. No tutaj rozpoczynało się chyba, z tego co pamiętam, pracę nad przedłużeniem tego nabrzeża. No i tak widzę, że to nabrzeże trzeba je znowu podwyższać. No a nabrzeże będzie sobie dotąd szło. Tak było w założeniu. Ale powiem wam ogólnie, że w założeniu było wiele rzeczy. Miało być ogrodzenie, a ogrodzenia nie ma. Schodki są. Tutaj są utwardzone schodki, to dobrze. Ten pierwszy tutaj, ostatni schodek, to jest dobrze, ale ten początkowy to już tak nie bardzo. Kładka sama w sobie jest dobrze zrobiona, ale niestety trzeba znowu wszystkie fundamenty wyciągać i trzeba robić nowe niestety, a to dopiero czeka mnie w lutym. Po pierwsze, gdy będzie plusowa temperatura, gdy będę miał inną odzież, bo normalnie to jest tak, buty, spodnie, jakaś stara bluza albo stara bluzka czy coś i bluza. I wtedy wiecie, można działać, tylko tak jak teraz. Zapomniałem akurat bluzy i bardzo dobrze, bo i tak bym nic nie zrobił. A temperatura nadal jest na minusie, jak będzie na zero, to i tak nic nie stopnieje. Ja będę musiał czekać kilka, naprawdę miesiąc czekania jest chyba już obecnie, żeby wszystko dało się to zrobić. Po drugie, ja już tam widzę powoli, jak fundamenty mi się wypierdalają stamtąd. No i co to oznacza? Tu będzie trzeba zrobić wielką dziurę, następnie od dołu wysypać drewnem, po prostu zrobić fundamenty, zasypać błotem, zasypać liściami, znowu fundamenty i wtedy dopiero mogę zrobić. W ogóle tą kładkę trzeba przesunąć troszkę w tą, można widzieć, w tą stronę. I od tej strony też będę musiał zrobić takie zakole. I potem zrobienie od nowa fundamentów, jednych fundamentów i drugich, to jest około 8 godzin pracy. To jest na moje bardzo dużo, ale zanim ja się wezmę i jakbym się naprawdę wziął, to by były naprawdę godzinka. Godzinka jest skończona, ale tak to widzicie. Bo też nie zawsze ja mam chęci w ogóle do robienia tego. Dajmy na to ostatnie, jak byłem, to ja nie miałem w ogóle chęci, żeby to robić. No bo dzisiaj już ciągnę tutaj robię i wiecie, i po prostu nie ma takiego sensu takiego robienia. I nie ma sensu też nagrywanie na YouTube'a. Tutaj chyba, z tego co wiem, miała być skarpa, nie ma, zostało wzięte na schody czy coś. Wiadomo, tutaj pewnie będzie trzeba też troszkę rozkopywać tych fundamentów i znowu kłaść. No to są naprawdę, naprawdę, moi drodzy, wam się może wydawać, że to się da zrobić w jeden dzień, bo to się da. Tylko że to są duże inwestycje. Po pierwsze, ja muszę nie przyjechać, musi być dobra pogoda, to jest pierwsza składowa, czyli dobra pogoda, dobry pogoda. I teraz tak, druga rzecz to są materiały i chęci, tak, no bo bez tego ani rusz. No a po drugie, kładkę robię sam. Jakbym robił ją więcej osób, to na pewno by była skończona szybciej, bo kuzyn obecnie nie ma czasu ani... Kuzyn, kurwa, siwek nie ma obecnie czasu, żeby tutaj przyjść i cokolwiek tutaj robić. Ja też nie mam zbytnio czasu, żeby tutaj przyjeżdżać, tak? Pamiętajcie, że ja przyjeżdżam tu do wuja. Wuja ma własne życie już. I też nie za często mogę tu przyjeżdżać. Raz w miesiącu, dobra, maksimum raz na dwa miesiące tu przyjeżdżam. No i jak ja mam to wszystko tak ogarnąć? Więc widzicie, no to na kładkę składają się wiele składowych. Po pierwsze, pogoda i ubiór to są najważniejsze składowe. I po trzecie jeszcze rodzina, tak? No bo zależy, czy ja przyjadę po prostu i będzie można tu przyjechać, bo pamiętajcie, że ja mam też własne życie. Ja też nad własnym życiem bardzo dużo myślę. Nad tym moim. Też bardzo staram się też nie wyjeżdżać, żeby utrzymać kontakt tam z kolegami. Z mordami moimi. Mordami największymi w szkole. Pozdrawiam się, Kasper. Już tam wrócił do zdrowia. Zdrowia. Tak, niech ktoś nie docadzi, to w sumie dobrze. Żeby tam też trzymać kontakt w szkole, bo... jeden z moich to byłych kolegów już, albo były przyjaciel, stwierdził, że popełni samobójstwo i nie popełnił na szczęście, ale jest w ośrodku zamkniętym i to niby jest moja wina. Także tak w skrócie wygląda życie, nie? Że coś jest dobrze, ale jednak nie jest. Także to chyba tyle już z tego odcinka, jeśli o to chodzi. Bo naprawdę dużo tu do gadania nie ma. Można mówić o projektach, ale nic tu do gadania wielkiego nie ma. No cóż, ja zabieram mój szpadel, no i idę stąd, bo
Mnie i tak za roboty, a i tak wolę prędzej iść na klofa niż ten, więc ostatnie zdjęcia jakieś się porobi, takie, wiecie, takie dla jaj. Już parę zdjęć kiedyś się robiło, więc zawsze zdjęcia do miniaturki czy do czegoś. No, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, miłego weekendu, czy zależy kiedy to oglądacie, czy miłego dnia. No. I tyle, siema.